Witam serdecznie. Jak szybko ulepszać warianty? Udało mi się w tym losowaniu teraz wylosować kilka wariantów. Mam kilku czterogwiazdkowych bohaterów. W tej chwili w portalu są tylko warianty, nie ma już tej mikstury normalnych kart i wariantów, co jest dużo lepsze, ale pokażę Wam, na co warto zwrócić uwagę przy ulepszaniu. Może pokażę na Froto. Więc tak, jeżeli ulepszamy wariant, to po kliknięciu przycisku ulepsz, po kliknięciu przycisku ulepsz, pod tą ikoną albo obrazkiem bohatera i pod napisem wybierz zasoby do treningu, trzeba przełączyć z bohaterów na warianty. I teraz w tych wariantach pokazane są te wszystkie warianty, które nam się udało wylosować. I ostatni egzemplarz wariantu jest zablokowany, czyli nie można go używać. I tak jak wiadomo już z poprzedniego mojego filmu i pewnie sami też zauważyliście, jeden wariant jakby wyposaża wszystkie egzemplarze danego bohatera, które mamy w tą opcję wariantu, czyli nie potrzebujemy tych zdublowanych wariantów trzymać. W związku z czym ja użyję sobie moich zielonych wariantów do ulepszania, czyli Froto. I proszę zobaczyć, jeden wariant daje nam 13 800 punktów, punktów tych doświadczenia. Ok, jeżeli będzie to inny kolor, zobaczmy, czy jest różnica. Tak, jest różnica. W innym kolorze to jest tylko 4600, czyli opłaca się używać wariantów w tym samym kolorze bardziej. Ja sobie użyję. W momencie, kiedy użyję Froto, to jakby. Ok, ponieważ miałam dwa egzemplarze, więc mogę użyć tylko jednego i kosztuje mi to 2250 żywności. Ok, to taki szybki trik. Zobaczymy za chwilę. Spróbuję ulepszyć moją lotę. I locie dam trzygwiazdkowy wariant. To jest 8400 punktów, czyli praktycznie trzy lotem mnie podciągnęły prawie do końca na tym poziomie trzygwiazdkowym. I to ją uzupełnię ją jakimiś normalnymi bohaterami. Ok. Także to tyle, co chciałam dzisiaj Wam pokazać. Powodzenia w losowaniu i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!